Młodzie Ekokreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam ostatnią część mojej kolekcji torebek z lumpeksu i mam nadzieję, że to już wszystkie torebki więcej nie znalazłam. Jest tego trochę, no więc zaczynajmy. W dzisiejszej kolekcji zobaczycie torebki letnie i takie małe saszetkowe torebeczki, które noszę na co dzień. Zapraszam. No i oczywiście na początku zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Jeśli Wam się podoba zawartość moich programów, filmików, to zasubskrybujcie proszę i wciśnijcie sobie dzwoneczek oraz bardzo proszę o polubienia, jeśli podoba się Wam film. No i zaczynamy, przechodzimy do torebek. To już będzie taka końcówka, więc może dzisiejszy program będzie nieco krótszy, ale postaram się Wam też powiedzieć nieco o nowych trendach i może trochę o tych torebkach, o ich historii. Kochani, zacznę od dużych torebek na lato. Takich toreb, które na przykład noszę sobie na jakieś wakacyjne wyjścia, czy na przykład na plażę, czy na zakupy, czy na jakieś wycieczki. Największa torba, którą mam, to jest ta torba, którą kupiłam za jedyne 10 zł i to jest superowa torba, była nowiusieńka, Lollipops firma, przesuperowo wykończona w środku, zobaczcie, tam mam drugą torebkę, żeby troszkę ją wypełnić, ale zobaczcie, śliczna taka różowa podszewka, bawełniana, skórzane rączki, ma z takiej jasnej skórki rączki, więc jest idealna na lato, no i jest w kolorach pastelowych, a wiadomo, pastele i lato to zawsze jest modne, a w tym roku to już w ogóle na pastelowe barwy będzie szał, a szczególnie właśnie odcienie różu i niebieskiego. I tutaj się te dwa trendy łączą. Poza tym, wiecie co, ja uwielbiam takie etniczne w lecie, takie etniczne smaczki i na przykład wzory na tej torebce. To jest taka jakby trochę jutowa, haftowana, a tutaj ma takie paski trochę jakby etniczne właśnie. I to mi się bardzo podoba, one są też w takich pastelowych kolorkach. Świetnie mi pasuje do różnych rzeczy w lecie ta torba. Jest bardzo pojemna, tutaj wchodzi mi normalnie koc plażowy, jeszcze jakaś mata, picie, książki, czasopisma, strój i tak dalej. Całe mnóstwo rzeczy tu wchodzi i jest leciusieńka, tu w ogóle, tego w ogóle nie czuć, jak się to nosi. No i taka torebeczka za kilka złotych z lumpeksu. Naprawdę, tak jak mówię, była nowa i nadal widać, że jest w superowym stanie. Te paski nawet nie są zbytnio zniszczone ani przybrudzone, a to jest skóra, więc to się naprawdę dość szybko wybrudziło. No i kochani, w środku mam drugą torebkę, którą chcę Wam pokazać. Ta torebeczka to jest Lever by Maxina, przepraszam, też fajna firmowa torebka. I to jest torba, która, ona jest już troszkę wiekowa, ja ją mam długo, no i te rączki, które są takie z takich cienkich pasków skórzanych, trochę się wyginają. To jest niezbyt wygodne i w ogóle te cienkie paski w torebkach letnich są mało wygodne. No bo się wbija to, jeżeli jest gorąco, to tym bardziej. To akurat jest taka część w tej torebce, której nie za bardzo lubię, ale ma superowy kolor, taki bardzo fajny odcień beżu, przyjemny. No niestety trochę się wygniotła, bo ona była schowana teraz, jak sobie powisi, ją trochę wypastuję, powisi sobie tak luzem, nieprzygnieciona, to będzie z powrotem fajny kształt miała. Ma kieszonkę w środku, w przeciwieństwie do tamtej furli, którą Wam kiedyś pokazywałam, to ta ma tutaj fajną właśnie kieszonkę z logo i tak dalej, taką na dokumenty. No a tak to tutaj ma jeszcze sznureczek do wiązania, więc to też jest fajne, bo można sobie przynajmniej zawiązać tutaj, żeby nam nie wypadł kontent torby. Bardzo mi się podobała ten tutaj, takie dziureczki na górze i taki fajny szlaczek. To jest podobne właśnie bardzo w kształcie do tej torebki Furli. Przepraszam Was, że ta torba jest taka zmięta, ale naprawdę była schowana do takiego koszyka i troszkę się to zdeformowało w tamtej torebce. Ale ona się wyprostuje i będzie dalej świetna. Bardzo lubię tą torebkę w lecie, naprawdę, bo to jest coś takiego idealnego, leciusieńkiego na zakupy w lecie. Super, naprawdę. I też to była jakaś śmieszna cena, bodajże zapłaciłam chyba 7 zł za tą torebkę, a jest ze skóry naturalnej, bardzo lekkiej, także ekstra. No i dobrze, moi drodzy, teraz taka torba, i to jest znowu torba, chyba jedna z dwóch, które mam, tak, którą kupiłam nową, ale w zasadzie nie wiem nawet, czy to do końca można zaliczyć za torby, to jest taka siatka bardziej. Siatka z British Museum, z takiej wystawy na temat Pompejów i Herkulanum, takich mozaik i malowideł ściennych. Bardzo mi się spodobała ta wystawa, przepiękna jest.
Była, bo to już kilka lat temu. Jakieś 7 lat temu kupiłam ją w British Museum, już była kilka razy prana, bo to jest płótno, ale ma przecudowne kolory, zobaczcie. W ogóle bardzo lubię takie torby w lecie, czy to właśnie na jakieś wyjścia, czy po prostu na zakupy. To się super sprawdza, ja i tak zawsze tutaj jakąś taką mini torebkę na dokumenty czy na telefon mam, a to właśnie na zakupy jest idealne. Można nawet złożyć do takiej małej torebki ją w kosteczkę i sobie wyjąć jak potrzebujemy na zakupy. No, ma przepiękny wzór. To jest właśnie to malowidło z Herkulanum. Dla tych, którzy nie wiedzą, to tak jak Pompeje było miasto, które zostało, miejscowość, która została zasypana przez wybuch wulkanu. No i po prostu bardzo, bardzo mi się to spodobało i ta torba nawet nie powiem Wam, że nie była taka tania, bo kosztowała chyba 10 funtów, więc jak na torbę płócienną to nie mało, ale no po prostu stwierdziłam, że jest tak artystyczna, ma tak przepiękny ten starożytny malunek, bardzo pięknie zresztą tutaj jest nadrukowane, bo to nie jest taki plastikowy nadruk jakimś takim ohydnym, wiecie, taką folią, która jest nakładana, tylko to jest po prostu materiał zrobiony z tym nadrukiem już. I to jest super, że on jest w taki sposób nadrukowany, że to nie jest jakieś coś, co można wydrapać i to schodzi przy praniu, tylko to jest część materiału i to jest naprawdę super jakość, bo po tylu latach to po wypraniu wygląda nadal całkiem jak nowe. Także opłacało się kupić i to jest jedna z moich ulubionych toreb letnich. Takie rzeczy właśnie unikatowe, artystyczne, to jest coś, co ubóstwiam. Kolejna rzecz, którą też już pewnie widzieliście w moich programach, to jest taki plecaczek, kupiłam go za 2 złote na takich płóciennych torbach, w takich, wiecie, jak są w niektórych lumpeksach takie kosze z takimi siatkami jakby z płótna, takimi ekologicznymi, no to właśnie to było w czymś takim. No i naprawdę przecudowny kolor, taki wrzosowo-fioletowy, to jest ręcznie robione, tak. Na 100% ręcznie robione, bo to widać, że to jest szydełkowe, to nie ma żadnych metek, więc ktoś to zrobił ręcznie i oddał. Szkoda, bo ja bym tego nie oddała i nie oddam. Tutaj jest widać, że na takich kółkach to jakby zamocowane, te uchwyty na ramiona. Na takich kółkach, które służą zwykle do breloczków. No, tutaj są jakieś takie już inne uchwyty, ale no coś mi się tu zablokowało, ale to nic. W każdym razie to jedno kółko jest w środku, zobaczcie, całkiem sprytnie ktoś to wymyślił, bo to nie wyjdzie przez te dziurki, jest za duże. Drugie kółko jest na zewnątrz i są właśnie przytroczone te uchwyty na ramiona, do zakładania na ramiona. No i to jest takie ściągane tutaj tym sznurkiem. To jest bardzo fajne. Ja to noszę i na plażę, i na zakupy w lecie, do takich pastelowych strojów, do sukienek takich szczególnie w stylu boho, czy takich z koronkami, czy jakichś takich w takim romantycznym stylu. Bardzo fajnie pasuje i do młodzieżowych strojów, i do takich bardziej już właśnie dojrzałych, ale szczególnie właśnie do takich sukieneczek i pastelowych strojów, to jest przesuperowa rzecz. Jestem mega zadowolona z tego plecaczka. No i to są takie rzeczy, których no nie uświadczysz jakby w sklepie. Oczywiście takie rzeczy podobne można kupić też w sieciówkach, robione, że niby na ręczne, ale to naprawdę jest zrobione ręcznie. Ktoś to wsadził dużo pracy i ma piękne wzorki takie szydełkowe, więc w ogóle jestem zachwycona. To jest przesuper, przefajna rzecz. Także tadam! 2 złote, super. No i teraz będą już mniejsze torebki. Kolejna torebka jest też jedną z moich takich ulubionych w lecie, bo ja w ogóle wiecie, że lubię takie kolory, zielenie, takie turkusy i tak dalej. I dużo mam takich rzeczy. No i to jest torebka, nawet powiem Wam, że zapomniałam jakiej firmy, ale sprawdzimy chyba. Sprawdźmy. O, coś tu jest. Jakaś metka jest, ale bardzo sprana już. Tak, to jest torebka firmy Accessorize, czyli takiej znanej marki, popularnej. Bardzo fajna, taka limonkowa w środku z materiału. Ładna podszewka, tutaj ma kieszonkę. Ona jest przeze mnie dużo używana, więc ona nie wygląda super też jakoś czysto, czy jak nówka, ale nie, w ogóle nie jest zniszczona, to jest inna sprawa. Trochę tam może przybrudzona podszewka w środku, ale tutaj jest super fajna. No i piękne wzorki, ma takie właśnie też etno jakby, z takiego płótna. Tutaj ma hafcik w takich fajnych kolorach, trochę neonowych, jeszcze z koralikami. Jest leciusieńka, mi się bardzo podobają te detale. Zobaczcie, tu są jakby takie ręcznie robione detale z takim koralikiem w środku, neonowym też, takim pomarańczowym. No i oczywiście moje ukochany patent, czyli po prostu przerzucona przez ramię w lecie. Nawet do tej bluzki powiedziałabym, że
że spoko pasuje, bo ona ma takie pomarańczowe kropeczki, ta jedwabna bluzeczka. No i to jest też super, naprawdę fajne, bardzo, bardzo mi się to podoba, że tutaj są te koraliki z tym takim chwostkiem superowym. Także to jest też jedna z moich ulubionych torebek i też kosztowała kilka złotych. Wydaje mi się, że to kosztowało coś koło 9-10 złotych ta torebka. No i oczywiście uwielbiam, tak jak mówiłam już, płócienne torebki w lecie. To jest taki letni feel, taki wakacyjny vibe, takie coś, co daje nam poczucie, że właśnie są wakacje, że już nie musimy być tacy sztywni, eleganccy, tylko możemy sobie pozwolić na taki luzik. Kolejna torebka też jest właśnie materiałowa i też jest w takim stylu indyjskim, bo ja w ogóle w lecie bardzo lubię styl boho i taki styl folkowy. Uwielbiam tego typu rzeczy, szczególnie jak są właśnie kolorowe i takie, mają takie ładne wzory. Takie torebki są moimi ulubionymi. Zobaczcie, to są prześliczne, takie jakby folkowe wzory. To jest pewnie jakaś indyjska torebka, mniejsza z tym. Zupełnie mnie to tak naprawdę nie obchodzi, skąd ona jest. Wygląd mi się podoba, jest leciusieńka i naprawdę sporo tu wchodzi. Ma też kieszonkę na zamek w środku, więc można sobie portfelik zapiąć. No i bardzo fajna. I ma tutaj takie bardzo urocze... takie bardzo urocze pomponiki kolorowe. To mi się mega spodobało, że one są... I one są w tych kolorach, co tutaj też wzory na tej torebce. Bardzo fajna rzecz i też w takich kolorach, które ja bardzo lubię. Myślę, że to też do wielu rzeczy pasuje. No i na sznureczku, leciusieńkie, to nawet na letnią imprezę, czy no właśnie na zakupy, na dokumenty jest w ogóle niekrępujące. Takie moje skarby. Kochani, następna rzecz jest trochę zabawna. Zobaczcie, kupiłam kiedyś za chyba, no wcale nie tak tanio, bo chyba z 15 czy 20 zł zapłaciłam za ten koszyczek. Z takiej jakby z drewna składany i z nitki bawełnianej. To jest taki koszyczek w stylu lat trochę 70, ale strasznie mi się spodobał. Zobaczcie, on jest czerwony po pierwsze. Po drugie, on się rozkłada w ten sposób. Znaczy w ogóle to tak, można go zapiąć. Można go złożyć całkowicie na płasko i schować sobie na przykład do większej torebki. A jak kupujemy coś, jesteśmy na zakupach, czy idziemy po jakieś sprawunki, to można użyć go jako dodatkowej torby. I o! Zobaczcie, jakie to jest urocze. Czerwony, taki fajny czerwony koszyczek. On mi się kojarzy z czerwonym kapturkiem trochę. No, mniejsza z tym, z moimi skojarzeniami, ale... ale coś w tym jest. Taki koszyczek czerwonego kapturka. Z prowiantem dla babci. Nie, naprawdę jest świetny, superowy jest. I tutaj właśnie można sobie włożyć swoje sprawunki, albo po prostu sobie iść nawet z tym na plażę. Oczywiście tam wszystko wejdzie, więc tylko rzeczy, które są pozapinane w jakichś saszetkach. Jeżeli mamy jakieś ładne przedmioty, które byśmy chcieli pokazać, na przykład piękną kosmetyczkę albo jakieś coś eleganckiego, co w tej torebce nosimy, firmowy portfel, no to można to nosić tak. Oczywiście ja bym portfela w tak otwartym koszyku nie nosiła raczej, bo to nie jest zbyt bezpieczne. Ale właśnie taki super gadżecik, zabawny, artystyczny na lato. Bardzo mi się to spodobało, powiem Wam. No, to jest coś takiego nietuzinkowego. No i to się tu właśnie zapina na taki zatrzask, żeby się nam te uszka nie rozchodziły, żeby to się po prostu nie złożyło z powrotem. Więc po prostu trzeba sobie to zabezpieczyć, jak się to nosi jako już wypełnioną rzecz. Bardzo, bardzo fajne, zabawne i fikuśne. No i bardzo praktyczne, o! A powiem Wam, że czasem to używam też w kuchni, jak mam coś takiego dodatkowego, co mi będzie przez jakiś czas stało na wierzchu, to sobie wsadzam do tego. Kochani, i teraz małe torebusie. Jedna jest taka vintage, przesuperowym kolorze i żółty kolor jest na topie teraz. To jest taki prawdziwy żółty, żółtkowy. Torebeczka vintage z przepiękną klamerką, zobaczcie, też była w moim jednym holu w zeszłym roku. Jest prześliczna, naprawdę. Tylko jest jeden problem, że mianowicie nie wchodzi tu mój telefon. Musiałabym ją tak, o... rozciągnąć, żeby mi tu wszedł telefon, no ale wtedy to się troszkę mija z celem, bo ona się wtedy rozchodzi. No więc to jest problem, bo ona jest na tyle vintage'owa, że jeszcze wtedy telefony były albo bardzo małe, albo w ogóle nie było jeszcze komórek. Podejrzewam, że ona może być z lat 70, ale jest ze skórki naturalnej, z takim fajnym wytłoczeniem. Zobaczcie sobie tutaj na zbliżeniu.
wytłoczona w takie fajne wzory. I to mi się bardzo podoba. Po prostu ta torebka jest przefajnie wykonana. O, zobaczcie. Będzie takim bardziej gadżetem modowym chyba. Tylko nie wyobrażam sobie, jak miałabym tu nosić ten telefon, więc chyba w kieszeni, a tutaj portfel i szminkę, czy tam portfel i jakiś krem do rąk. Ale kolor jest przepiękny i pewnie zobaczycie ją w stylóweczkach już niedługo, bo to będzie idealna rzecz na lato i też idealna rzecz do stylówek na lata 60. Kolejna rzecz jest u mnie już też kilka lat i to chyba z 12 lat mam tą torebkę, oczywiście jest z lumpeksu, za jakieś 10 zł ją kupiłam, to jest podróbka Louis Vuitton, ale bardzo ładna podróbka, to nie jest taki szajs z plastikowymi rączkami, to jest wszystko ze skóry, no czy ten materiał tak jak i u Vuitton nie zawsze jest ze skóry, natomiast tutaj wszystkie te właśnie plakietki, ten pasek, obszycia są ze skórki, więc super, no powiem Wam, że jak za tą cenę i za bardzo praktyczną torebkę, no to nawet trochę się przeprosiłam z tym, że to nie jest oryginał. No po prostu, nie jest oryginalna, ale podoba mi się. Ma ładny kolor, jest bardzo uniwersalna, ma fajną wielkość i telefon, i portfel wchodzi, i właśnie do takich klasycznych rzeczy na zakupy jest superowa i bardzo... Bardzo lubię nosić tą torebkę, mimo że, tak jak mówię, jest to podróbka. Podróbka, ale nie taka chamska podróbka. Przynajmniej. Kochani, ostatnie torebki. I ta torebka już była w wielu moich vlogach, bo ona jest bardzo uniwersalna i w świetnym stylu. Jest przepiękna. To jest zamsz skórzany, oczywiście prawdziwy. I ze zbliżenia może zobaczycie, że to jest wtłoczone w takie kwiaty jakby, w stylu boho. Ma zameczek, także ona jest w ogóle tutaj z zameczkiem, tutaj jest kieszonka też taka zamszowa, już Wam powiem, co tu jest napisane, no to wiadomo, że genuine leather, no tutaj się nie doczytam za bardzo, ale to jest na pewno włoska torebka z tego, co widzę, bo tam pisze made in Italy, no świetna, świetnie wykończona takim mosiężnymi okuciami, no i te frędzle są przepiękne, to bardzo ładnie wygląda i uwielbiam taki styl, styl boho i na lato i na zimę to noszę, bo to jest bardzo praktyczne i uniwersalne i zapłaciłam za tą torebkę około 12 zł w lumpeksie. Jedna z moich ulubionych rzeczy. Kolejna rzecz, też vintage'owa torebka, też zamszowa torebka, one są do siebie bardzo podobne. Tutaj jest napisane Saxon Jenny, jest jakiś numer nawet seryjny, Made in Britain. Nie wiem, czy to nie jest jakaś markowa torebka, bo zobaczcie, ona ma taką tutaj naklejkę wewnątrz z jakimiś numerami. No niestety, szczerze mówiąc, nie sprawdziłam tego, jakoś tak po prostu nosiłam ją, bo mi się podobała, bo ma piękny kolor, taki śliwkowo-fioletowy i w ogóle jest bardzo, bardzo fajna, fajnej wielkości, jest zapinana na taki zatrzask tu. Też jest to taka rzecz, którą właśnie noszę przewieszoną sobie, jak potrzebuję mieć wygodnie i nie krępująco. No i tak jak mówię, kilka złotych. Kolejna i chyba ostatnia dziś torebeczka to moja ulubiona saszetka czarno-brązowa. Jest przecudowna, naprawdę. Uwielbiam tą torebkę, odkąd ją kupiłam jakieś kilka miesięcy temu. Już Wam mówię firmę. To jest firma Papillon. Ma taką tutaj kieszonkę, bardzo fajną podszewkę w krateczkę. Idealnie mieści się tu telefon i portfel. I tylko tyle. I tutaj wzdłuż jeszcze wchodzi mi błyszczyk albo balsam do ust. No i to jest świetna rzecz, bo to się właśnie też przewiesza i to jest w zasadzie tylko na dokumenty rzecz. Ale bardzo stylowa i super, super design według mnie jest przepiękny i bardzo... fajny kształt, fajne kolory. Jedna z moich też ulubionych takich codziennych rzeczy do noszenia. No i też tą saszetkę kupiłam za 10 zł, więc super tanio. No i kochani, to już jest wszystko. Pewnie będę kupować dalej torebki, ale teraz już postanowiłam, że kupuję tylko takie wyjątkowe torebki. Albo muszą być wyjątkowe z wyglądu, albo jakieś naprawdę superowej jakości i bardzo uniwersalne, takie basicowe, które wiem, że niezależnie od trendów będę nosić. Więc kochani, zachęcam Was jeszcze raz do szukania super perełek w lumpeksie, również torebek, bo jak widzicie, można kupić dużo fajnych rzeczy, nie przepłacając za nie, tylko płacąc taką cenę, jaką byście zapłacili za po prostu taki najtańszy chiński chłam. A tymczasem są to rzeczy super jakościowe i bardzo ładne, pasujące do mojej garderoby.
Kochani, serdecznie Was zapraszam już za kilka dni na stylówki na lata 60. Pozdrawiam Was ciepło i zapraszam ponownie. Cześć! Pozdrawiam Olka.